Vlog trzymaj kierownicę. Numer 7. Dzień dobry Państwu, witam Państwa, obsługa pociągu Intercity. Śląsk. Nie, Śląsk, Opolszczyzna i Beskidy. I Jura Krakowsko-Częstochowska. To był naprawdę bardzo intensywny weekend. 2,5 dnia z przerwą w Opolu na zawody. Gratulacje, Mateusz. Nikt z nas nie startował, ale mieliśmy tam swoich faworytów. No. Kochani, dla nas zawsze będziecie zwycięzcami. Nieważne, które miejsce zajęliście. No ale wracając do kawy, to wybraliśmy się na wycieczkę po Śląsku, która jak wiadomo jest jedyną w Polsce konurbacją. Czyli jest to dość trudna sytuacja przy robieniu przewodnika, bo co prawda kawiarni odwiedziliśmy dużo, ponad 20, ale zwiedziliśmy też jakieś 10 miast w tak zwanym międzyczasie. Gdzie wam się najbardziej podobało? Bo było trochę zaskoczeń. Jejku, Tychy i Racibórz. Zdecydowanie. To są moje dwa faworyty. W Raciborzu zwiedziliśmy kawiarnię, która nazywa się Mikawka. Bardzo dziękujemy Arturowi Poradzie, że nam powiedział o jej istnieniu. Poznaliśmy tam Wojtka, który jest fotografem i odziedziczył po swoim tacie zakład fotograficzny, który dalej w kawiarni się znajduje i funkcjonuje. I jakby obok niego działa kawiarnia, która jest przepiękna i poczuliśmy się na chwilę, jakbyśmy byli na Brooklynie. No właśnie, ponieważ jej właściciel zwiedził jakieś pół świata i mieszkał i w Brazylii, i w Iranie, i na Ukrainie, i w Skandynawii. No to czuć tam światowy bardziej klimat, tak mi się wydaje przynajmniej, niż raciborski, nikogo nie obrażając oczywiście. Tak. A z kolei w Tychach odwiedziliśmy miejsce, które nazywa się Lip Smacking Cafe, a zaraz obok niego jest The Hive, które należy do tych samych właścicieli. I The Hive jest piekarnią i myślę, że mogę powiedzieć, że mają tam najlepsze wypieki, jakie jadłam w życiu. Próbowaliśmy bułeczek cynamonowych, chleba, sernika, jakiegoś ciasta, ale generalnie wszystko było tak pyszne, że nie mogliśmy przestać jeść. Wegańskiego ciasta bezglutenowego. Tak, wszystko było przecudowne, poza tym atmosfera była, no jakbyśmy byli po prostu w domu, gdzieś, nie wiem, w górach, w jakimś domu. No, atmosfera jak w domu to jest zawsze, jak nagrywamy tego vloga, się robi tak bardzo domowo. Mamy takie małe kłótnie wtedy, takie małe przepychanki. Ale jak już kończymy nagrywać, to wszyscy się uśmiechamy. Prawda, Witali? Tak. Witali, dlaczego dzisiaj nic nie mówisz? Ja czekam na swoją kolejkę. Jestem bardzo dyplomatyczny. Aha. Tak. I dlaczego nie siedzisz w foteliku z tyłu? Witali spijał drinki po coffee and good spirits, to dlatego. Jeśli chodzi o kawę, to mi się spodobało u rodziców Krzyśka w domu. A, tam było świetnie, bo tam George Clooney serwuje kawę. Tak. To chyba zdradza już wszystko. Tak, tam właśnie był Coffee and Good Spirits, bo była wiśniówka do 2015 roku. To jest świetny rocznik. Tak, do tego Nespresso i faktycznie wszystko działało fantastycznie. Ale co ci się jeszcze podobało poza Mikołowem? Bez cukru, bardzo dynamiczna kawiarnia. W sensie, że dwaj chłopaków, których my spotkaliśmy, przygotowali oprócz smacznych kaw. I przestrzeń jest do robienia zdjęć i przyjemne. Tak, jest super neon z napisem lubię kawę, więc piję bez cukru, co jest bardzo prawdziwe. I piliśmy tam najlepsze espresso chyba całego wyjazdu. To było espresso z kawiarni chyba z palatni Pujero z Hiszpanii. I było Brazylią, ale smakowało takim zielonym jabłuszkiem. Było naprawdę super. Brakuje jeszcze jednej osoby w samochodzie, jest tutaj dla niej miejsce, ale niestety Iza musiała już się zmyć. Tak, ale było. Ale jedziemy do niej na kolację. No jedziemy do niej jeszcze coś zjeść, ale to był naprawdę świetny host do zwiedzania Katowic i okolic. Iza jest najcieplejszą osobą, jaką w ogóle możecie sobie wyobrazić. Jest genialna, jest fantastyczna, prowadzi wszystkie trzy synergie i ma na to mnóstwo energii. A architektura tej trzeciej synergii, czyli tak naprawdę nie synergii, ale miejsce, które się nazywa po prostu kawa, tak? Po prostu synergia z ING. A, okej, synergia z ING. No to architektura tego miejsca zaprojektowana przez
zresztą tutaj górnośląskie studio Meduza Group, sztosik, bardzo piękny. Tak. Coś jeszcze zapadnie wam w pamięci po tym wyjeździe? Tak, jedna dziewczyna. Jaka dziewczyna witała? Jedna, ale w Bielsku Białej już witali, sprawdzał połączenia. Nawet wiem, która. Witali zawsze mówi bardzo szczerze. I gdy moi rodzice zapytali go, zwaliśmy moich rodziców, jak podobają mi się Katowice, powiedział, że to z Lublinem dwa ostatnie miasta w Polsce, w których chciałbym mieszkać. A ja byłam na to bardzo pozytywnie zaskoczona i to w ogóle jest mój pierwszy raz na Śląsku, nie tylko w Katowicach, ale w ogóle w tej części Polski. I spodziewałam się czegoś zupełnie, zupełnie innego. Spodziewałam się takiej szarości, industrialnego klimatu, a było naprawdę pięknie, sympatycznie i piliśmy dużo, dużo pysznej kawy. I to, że na przykład są dwie kawiarnie specialty w Zabrzu, byłem w szoku, to, że był Racibórz, ale też, że byliśmy teraz w Zawierciu, z którego wracamy, gdzie jest kawiarnia specialty prowadzona przez naprawdę człowieka z dużą pasją do specialty, to nie tylko w kawie, ale specialty tak po prostu w całej żywności. Przepraszam, my zwiedziliśmy tylko połowę naszego przewodniku, więc jeszcze jest nadzieja, że ktoś zajmie jeszcze niżej miejsce. A, jeżeli chodzi o miasta, czyli że są jeszcze szansa, ciągle można wygrać ten plebiscyt. Na razie ranking zamykają Lublin i Katowice. Znaczy to jest ranking Witaliego, nie do końca podpisuję. I nie powiedzieliśmy jeszcze nic o takich kultowych miejscach na Śląsku, właściwie kultowym miejscu na Śląsku. Dwóch kultowych miejscach. Pierwsze to... Byliśmy w Czechach. Ale byliśmy też w Czechach na wycieczce, bo tam nas poprowadziła nawigacja, gdy wracaliśmy z Bielska Białej. Tak, ale warto powiedzieć o dwóch bardzo kultowych miejscach, które zwiedziliśmy. Pierwsze to oczywiście Kofeina w Opolu. Jedno z pierwszych po filtrach i być może relaksie warszawskim miejsc z speciality w Polsce. No i drugie takie miejsce, no to Kafo w Gliwicach, gdzie piliśmy przepyszną kawę od Autuna. No i ja się zakochałam we wnętrzu. No. Wnętrze Kafo jest po prostu... Cudowne. Wspaniale. A wszystko jest zrobione ze sklejki. Nie, mów tego. Nie, a nie? A, z drewna. Z drewna. Ja tak słyszałem. Ktoś mi tak mówił. To co, musimy się pożegnać. Zapraszamy na Facebooka i Instagrama. Zapraszamy na dworzec, żeby nas spotkać. Za jakieś 4 godziny będziemy w Warszawie. Tak jest. Jakby co to kawa jest z Pukawki, jest speciality, nie jest smak. Ale nie jest sponsorem tej wycieczki. Znaczy, ta wycieczka nie ma sponsora. To jest niezależna wycieczka, o to chodzi. Tak. No, to na razie.